Wiesz w ogóle, o czym chcesz mówić? Tak. Elo wszystkim. Witajcie w ogóle w kolejnym, witajcie w kolejnym odcinku gotowania z Zuzą. Dzisiaj będziemy robić coś super trudnego. Super trudnego. Będziemy dzisiaj robić tosty. Więc tosty robi się bardzo prosto. Bierzemy ser, szynkę i... Tosty. Bierzemy ser, szynkę i chleb. Chleb tostowy. I ser wlejaki i szynkę też, jaką tam chcecie w sumie. Więc róbcie co tam chcecie w sumie z tymi tostami, ale ogólnie pokażę wam później efekt. Więc... Ale dzisiaj będziemy mówić o czymś super, czyli top 3 marca. Szymon, chcesz coś powiedzieć o top 3 marca? Więc tak, poczekajmy aż herbata się zrobi. Ale to była już ta polędnica. Ale mogę tak smaczna. Najgorsza na świecie. Tak smaczna. Najgorsza na świecie. Zapomniałam wspomnieć, że będzie nam potrzebna bardzo jedna ważna rzecz, czyli toster. Bo bez tostera nie zrobicie tostu, więc jak nie macie tostera, to kupcie go. Więc jeżeli chodzi o top 3 marca, to pierwszą opowieść, o której chcę powiedzieć, jest Głębia Challenge Nila Schustermana. Neil Schusterman ogólnie napisał powieść bardzo dziwną, specyficzną, bo opisuje tam problemy psychiczne i ogólnie ja jej jeszcze nie czytałam, ale zapowiada się super i jak już wiecie pewnie z co poczytać na marzec, że bardzo się szykowałam na tą premierę, więc nie wiem jak wy, dajcie znać, czy czytaliście, czy nie, czy interesują was wątki w ogóle jakieś takie właśnie psychologiczne. Bardzo mocno mi ta powieść przypomina Margo, więc może być tak, że ona jest równie dobra jak Margo, jeżeli chodzi o psychologię bohaterów. Jeżeli mówimy o drugiej powieści z... miód mi się przyda. Z top 3 marca. Miód do tosu. Nie, do herbaty. Zaraz zjem i pójdę, wiesz, to z kuchnia, tak? Tu ludzie jedzą. Ja tutaj nagrywam. Jeżeli mówimy o drugiej powieści, to pewnie was to nie zdziwi, że wybiorę Gniew i Świt. W sumie nie ja wybrałam Gniew i Świt, tylko redakcja. Ale w sumie was to nie zdziwi, bo wiadomo, piękna okładka, jeszcze lepsze wnętrze. Jeżeli ogólnie chodzi o recenzję tej powieści, to powinniście natrafić na nią w sumie wszędzie. I powinniście mniej więcej wiedzieć, że chodzi o te takie klimaty Bliskiego Wschodu i że mamy tamtego Aladyna, latające dywany, dżiny. Więc jeżeli was to interesuje, to oczywiście sięgajcie, no i ja bardzo serdecznie polecam. No i tak jak mówiłam, macie też moją recenzję na u mnie na kanale, więc gdzieś tam wrzucę wam tu gdzieś coś takiego, jak jakiś tam wykrzyknik, nie? Okej, okay, jeżeli chodzi o moje tosty, to już są prawie gotowe, więc teraz będziemy mówić o trzeciej książce z top 3 marca i ta książka też was nie zdziwi, ale ja się zdziwiłam, że ona wychodzi w marcu, bo myślałam, że wychodzi później, a po przeczytaniu szóstki Wron, no to oczywiście, że się nastawiałam na tą premierę, a się okazało, że ona wychodzi w marcu. I wyszła 30 marca i wchodzę do świata książki, patrzę, a tam Królestwo Kanciarzy. Więc tak, Królestwo Kanciarzy i to was na pewno nie zdziwi, że ona jest w top 3 marca, bo przecież to jest taka premiera i ta okładka i jeszcze w ogóle ja już ją mam u siebie i ona ma jeszcze te czerwone brzegi, więc to jest po prostu, że tak z oryginałem powiązane, mega, 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 mega. Więc jeżeli nie czytaliście szóstki Wron, to też powinniście sięgnąć. To jest taka powieść, że to nie można tego tak po prostu zostawić. To jest za dobra powieść. Szymon, przeczytasz szóstkę Wron? Co to jest? No, o takich zbrodniarzach. Więc jeżeli chodzi o top 3 marca, to byłoby na tyle. Ja mam tosty, jestem zadowolona. Więc ogólnie, jakie są wasze top 3 marca? Być może któraś z naszych redakcyjnych powieści top 3 marca jest u was w top 3 marca, więc dajcie oczywiście mi znać w komentarzu i klikajcie ten duży napis subskrybuj, dawajcie łapki w górę, jeżeli lubicie gotowanie z Zuzą i czasem też z Szymonem, więc dajcie znać, jesteśmy w kontakcie i na razie!